Przechodzimy do kolejnych dwóch punktów. Tak jak mówię na początku, Pani Wigor, proszę o omówienie tych uchwał. Razem wspólnie na serdecznym zdawali się na to zapisuję uchwałę dotyczącą dożywienia. Proszę Państwa, uchwały, aby dotyczyło zadania własnego gminy w zakresie dożywiania dzieci i osób dorosłych, które mają dysfunkcję, na bardzo długie się na ustawę. Tutaj jest taka sytuacja, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina ma obowiązek pomocy w zakresie posiłku dożywiania osób, które spełniają kryterium dochodowe, które wynosi 456 zł na osobę w rodzinie i 542 na osobę samotną. Pomoc ta polega przede wszystkim na opłacaniu posiłku dzieciom w szkołach. Dzieciom, które mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Laszyk, jeżdżą także do Warszawy do szkoły, tam też opłacamy posiłki. Generalnie zadanie to polecam. Panie Gmino, przepraszam, mam prośbę. Panowie, troszkę ciszy, naprawdę, bo nie wiem, mówię bardzo za mną siebie w tym momencie. Dziękuję bardzo, proszę wejść. Zadanie obowiązkowe z gminy o charakterze własnym jest całkowicie finansowane przez gminę. I uczy Państwa także dofinansowywał to zadanie nam na podstawie ustawy o Państwa w zakresie dożywiania, które obowiązywało od 2006 do 2013 roku. Mieliśmy to zadanie dofinansowane w 60%. Wtedy, w tych latach, 2006-2013, mieliśmy podniesione uchwałą z 2010 roku kryterium dochodowe do 150%. A także do 200 i do 250 i tam były różne formy, Fanta. To znaczy tak, chciałabym powiedzieć, zabrałeś? Że czapkę. Ustawa moją się skończyła, stanęliśmy w takim miejscu, że nie wiadomo było co dalej, no i mamy z grudnia uchwałę Rady Ministrów, która w sposób nowy porządkuje zadanie i daje możliwość gminom ubiegania się, daje możliwość gminom wsparcia finansowego w zakresie dożywiania. W związku z tym, no oczywiście chcemy, żeby budżet Państwa wsparł nasze zadanie o charakterze własnym i tutaj, żebyśmy otrzymali to wsparcie, narzucono nam niejako, żebyśmy podnieśli kryterium dochodowe do 60%. I tu, gdzie jest to kryterium podniesione, Państwo nam dofinansuje zadanie w wysokości 60%, czyli gmina płaci 40%, a Państwo dofinansowuje nam 60%. Z uwagi na to, że mieliśmy uchwałę z 2010 roku, gdzie już było realizowane to zadanie, doszliśmy do wniosku, że przystąpimy dalej do tego typu pomocy ze strony Państwa, w związku z tym powstały te uchwały. Mamy jedną uchwałę, która podnosi kryterium dochodowe rodziny do 150% w paragrafie 2. Tutaj jest właśnie to podwyższenie do 150% kryterium dochodowego. Na podstawie tego możemy się ubiegać o 60% tego dofinansowania z budżetu państwa. Mamy paragraf 3, który jest, określa 150-200% kryterium dochodowe i tutaj mamy całkowicie już finansowane środki własne gminy. Czyli tutaj już akurat ten paragraf 3 nie będzie wchodził do dotacji z budżetu państwa, a także paragraf 4, gdzie mamy 50% odpłatności gminy i 50% danej osoby. Chciałam Państwu także powiedzieć, jak się kształtuje ilość dzieci jedzących posiłki. Generalnie dzieci, dla których wydano decyzje, które mają opłacane posiłki, na podstawie przepisów, które obowiązywały do tej pory, jest 170, z czego do 150% kryterium dochodowego mamy do 100% kryterium, mamy 65 dzieci, do 150 85. Natomiast od 150 do 200% kryterium mamy 22 dzieci. 22 dzieci. Natomiast jeżeli chodzi o paragraf 1, to są pojedyncze przypadki. Tutaj naprawdę mamy jedną, dwie decyzje, gdzie jest rozkładność 50%. W związku z tą sytuacją właśnie jest ta uchwała
Rady Gminy. Druga uchwała jest także dotyczy dożywiania. Uchwała dotycząca programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży. Tutaj jest także kontynuacja poprzednich zapisów. Program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży to jest taka sytuacja, kiedy dyrektor szkoły decyduje, że chce, żeby dziecko jadło obiady, posiłki w szkole. Pisze, wnioskuje do nas o to, żeby pokrywać koszty posiłków właśnie z tego naszego zadania. W związku z tym tutaj jest także takie ograniczenie, wszystko jest opisane w programie osłonowym, że ilość tych posiłków, gdzie dyrektor szkoły wydaje decyzję, nie może być większa niż 20% uczniów, którzy korzystają z dożywiania, czyli niż 20% z kwoty 170 uczniów, którzy do tej pory jedzą. I tutaj jest, proszę Państwa, taka sytuacja, że dzieci te nie mają wydanej decyzji administracyjnej, nie ma postępowania administracyjnego, nie ma wymiaru środowiskowego, to jest po prostu decyzja dyrektora szkoły. Ponieważ był taki zapis w starej ustawie o pomocy państwa w zakresie dożywiania, to był tak zwany artykuł 6a. Dano nam taką możliwość, w uchwale Rady Ministrów zasugerowano, żeby gmina przyjęła program osłonowy. To zadanie jest także dofinansowane w 60% z budżetu państwa. Na wszystkie te, na dożywianie, na te wszystkie zadania mamy zapewnione środki w budżecie. Także bardzo Państwa proszę o przegłosowanie tych uchwał, umożliwi nam to uzyskanie dodatkowych środków z budżetu państwa, a nie tylko z budżetu. To wszystko, tak? Dziękuję bardzo za referowanie dwóch uchwał. Proszę bardzo, się na dyskusję, zadawanie pytań. Autopoprawka ta miała być. Tak, mamy tutaj autopoprawki. Mamy autopoprawki. To proszę o włożenie autopoprawki. Czy ja mam wiedzieć? Tak, wszystko. To znaczy tak, w główce uchwały dotyczącej kryterium do 150% po artykule 17 piszemy ustęp 1, punkt 3 i punkt 14, a mamy jakby zagubiony ustęp 1, punkt 3, tak? Powinno brzmieć artykuł 17, ustęp 1, punkt 3 i punkt 14. To jest pierwsza poprawka. Druga jest w paragrafie 1, w drugim wierszu, ponad gimnazjalnej, literówka, skupiona jest literka N. Ponad gimnazjalnej. Natomiast w paragrafie 4 mamy poprawkę polegającą na tym, zmienia się powyżej. Tak? Aha, czyli to jest koniec autopoprawki. Wszystkie tak już proponuję. Jeszcze za dwie są, dobrze. Te dwie, proszę, dobrze. Proszę bardzo. Dyskusja otwarta, są pytania? Nie ma pytań, zamykamy dyskusję, przechodzimy do głosowania. Projekt uchwał, proszę Pani Ani. Roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania. Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 oraz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej wymienionych w artykule 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Głosujemy kolejną uchwałę. Jest to uchwała w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywienia dzieci i młodzieży w Mielaszu na rok 2014. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie. 12 za, 1 głosem za przyjęcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Biuro za przybycie, za referowanie.